Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek vloga, tym razem niealkoholowy, nagrywany w środku nocy. Tak to się składa, że czasem nagrywam przed pracą, kiedyś chyba nawet wracałem z pracy, żeby nagrywać. Często nagrywam po pracy i zdarza się też w nocy. Tym razem ścieżki mojego życia zawodowego ułożyły się tak, że choć byłem w Mediolanie w zeszłym tygodniu, muszę wrócić tam już jutro i właśnie dlatego nagrywam jeszcze przed wyjazdem, po to, aby spotkać się z Wami, po to, aby utrzymać tę cykliczność mojego vloga, a także po to, żeby nie robić zbyt długich przerw. Zwłaszcza, że jak wszyscy wiemy, po poprzednim odcinku alkoholowym poświęconym Johnem Walkerowi Black Label przyszedł czas na odcinek niealkoholowy, a po nim jest już kolej, nie wymigam się, na wyczekiwany przez wiele osób odcinek o Johnny Walker Blue Label, który to planuję nagrać bezpośrednio po tymże odcinku. Także wyjątkowo na takim pewnym, powiedziałbym, ciśnieniu, ale motywowanym taką pozytywną energią, a dokładnie to tym, żeby nie robić przerw, żeby być na vlogu cały czas, nagrywam dwa odcinki pod rząd. No i moi drodzy, dzisiaj temat, który jest dla mnie tematem bardzo łatwym, ponieważ jest to temat, o którym praktycznie codziennie rozmawiam w pracy, a mianowicie będę mówić o tym, jak, nie tyle jak rozpoznać, co cechuje wysokiej klasy garnitur. I mam nadzieję, że już na wstępie to powiem, mam nadzieję, że wybaczycie mi, że być może pokuszę się o jakiś lekko clickbaitowy tytuł tego odcinka, to tylko i wyłącznie po to, aby skusić tych widzów YouTube'a, którzy gdzieś tam zbłąkali i klikną może w coś, czego nie znają. Natomiast po raz kolejny to, co jest na miniaturce, to, co w tytule, to jedno, ale treść zawsze staram się, aby była jak najbardziej poważna, jak najbardziej rzeczowa, jak najbardziej wartościowa, ale i przepraszam za to tych, którzy chcieliby, żeby moje odcinki trwały 6,5 minuty, nie jest to treść, która jest skondensowana. Ja uważam, że wszystko, o czym mówię, powinno być okraszone gawędą i taką gawędą też to okraszam. I minęło już pewnie kilka minut, a ja dopiero się rozkręcam, moi drodzy. Do dzisiejszego odcinka miałem mieć naprawdę wystrzałową fryzurę, o którą zadbał mój barber Denis, który to przygotował mi fryzurę taką, że sam się zaskoczyłem. Zresztą ktoś nawet na fejsie napisał, że zaczes do tyłu oznacza mocnego gracza i pewność siebie, co wydaje mi się do odcinka o garniturach noszonych w sytuacjach formalnych, biznesowych, jest jak najbardziej licującym lookiem czy stylizacją. Jednak niestety nałożył się tutaj drugi, na szczęście mam zdjęcie, więc mogę je wstawić, jak ładnie wyglądałem, ale nałożył się tutaj drugi aspekt mojego życia. Jak pisałem już jakiś czas temu na blogu, no to było chyba kilka ładnych miesięcy temu, już zarzuciłem jeżdżenie samochodem do pracy, robię to tylko wtedy, kiedy naprawdę muszę i zostałem już takim mocno zaangażowanym w ten nurt cyklistą, więc jeżdżę, kiedy tylko mogę, rowerem do pracy. No i na początku ten mój cyklizm był takim cyklizmem, powiedziałbym, nie wiem jak nazwać, niedzielnym czy amatorskim, dalej jest amatorski. Natomiast wiecie jak to jest, latem do pracy rowerem to łatwizna. Choć oczywiście wielu takich wystrachanych, przerażonych facetów pytało mnie, Jezu, jak się spocę, nie mogę jechać, bo jak mi kropla potu spłynie po czole, to już nie mogę pracować. Ja mam tak, że jak mi kropla potu spłynie po czole, to ją wycieram i mogę pracować, także jest to do przeżycia, ale to był problem czy przeciwność, która nie była dla mnie wielką rzeczą. Teraz czoła musiałem stawić czemuś dużo bardziej skomplikowanemu, czemuś dużo trudniejszemu w odbiorze, ponieważ moi drodzy, pewnie zauważyliście, że w piątek brutalnie wyłączono lato, rozpoczęła się jesień i tutaj można powiedzieć, że weszło już w takiej formie pełnojesiennej, więc dzisiaj ze świadomością, że jest ryzyko deszczu, którą to pozyskałem z prognozy pogody internetowej, wyruszyłem do pracy w kurtce rowerem i wróciłem w deszczu, który zamienił moją fryzurę w to, co mam obecnie na głowie. Niemniej pomyślałem sobie, że takie jest życie i nie można, mówiąc kolokwialnie, palić jana, że jest się dżentelmenem idealnym, perfekcyjnym, wygłaskanym, wymuskanym. Życie jest jakie jest i nawet kiedy trzeba powiedzieć o garniturze wyjątkowym i wybitnym, czasem niektóre rzeczy mogą nie być tutaj na absolutnie topowym poziomie, chociaż muszę Wam powiedzieć już teraz, że z uwagi na to duże ciśnienie na następny odcinek,
który będę nagrywał, postanowiłem sobie, że założę do niego ubrania nieco wyjątkowe, ale to oczywiście powiem, jakie to ubranie, dlaczego je noszę, powiem dopiero, ale od razu powiem, że nie będzie to kilt. Powiem to dopiero w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że na tym odcinku będziecie również ze mną, a jeśli oglądacie mnie po raz pierwszy, pamiętajcie, żeby koniecznie pod wideo subskrybować, wcisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków poświęconych klasycznej męskiej elegancji, alkoholom i stylowi życia współczesnego faceta. No dobrze, to dzień dobry. Zaczynamy, teraz ktoś, jak robię takie ostre przejście, to ktoś zawsze wstawia timecoda, więc teraz ktoś wstawi timecoda, zaczyna gadać co trzeba na tej minucie, więc moi drodzy, zaczynam mówić to co trzeba, a mianowicie przechodzimy na temat garniturów. Jak wiecie, garnitur jest ubraniem formalnym, jest to ubranie, które myślę, że już od około 70 lat jest w odwrocie. To znaczy, że przed I wojną światową, w okresie międzywojennym, garniturów noszono dużo, dużo więcej niż teraz i od czasu zakończenia II wojny światowej liczba mężczyzn, która uznaje garnitur za swoje ubranie codzienne, spada cały czas. Niemniej nie sposób nie zauważyć lub nie można zaprzeczyć temu, że garnitur cały czas jest ubraniem absolutnie i całkowicie obecnym w naszej kulturze europejskiej. Mówię tutaj oczywiście o wszystkich krajach, nie tylko kulturze europejskiej, ponieważ nosi się go praktycznie w całym cywilizowanym świecie. I właśnie dlatego o garniturze wiedzę posiadać należy. A ja dzisiaj przekażę Wam wiedzę na temat tego, jak rozpoznać garnitur wysokiej klasy, co go cechuje, ponieważ w społeczeństwie jest bardzo duże przekonanie, które mówi o tym, czy które każe myśleć, że dobry garnitur to dobra metka. Więc często słyszę, że mój garnitur, i tutaj pada jakaś dziarska nazwa projektanta, to jest to albo tamto. Natomiast niestety tak to już jest, że garnitur cechują wyróżniki, których metka nie jest w stanie zagwarantować, a przynajmniej nie zawsze. I dzisiaj o tych wyróżnikach Wam powiem. Zatem, moi drodzy, pierwszym wyróżnikiem dobrego garnituru, wyróżnikiem absolutnie fundamentalnym jest oczywiście tkanina. I nie ma nic ważniejszego niż tkanina, z której garnitur został wykonany. Wielu mężczyzn dzisiaj zdaje sobie sprawę z tego, że tkaniną, z której powinien być wykonany garnitur, jest oczywiście wełna. Zgadza się jak najbardziej, szczególnie kiedy mówimy o garniturach najwyższej klasy, że jest wiele alternatyw, z których garnitur może być wykonany. Nie zawsze musi to być wełna owcza. Może to być na przykład jedwab. Także jest to też taka wariacja garnituru, która również może się pojawić i wtedy będzie on nawet odrobinę błyszczący, ale jedwab raczej ciężko pomylić z poliestrem. Ale oprócz takiej klasycznej czesankowej wełny owczej może pojawić się też wiele innych tkanin, bardziej prestiżowych niż ona, z których garnitur może być wykonany. Może to być oczywiście kaszmir, może to być wełna escorial, może to być jakaś mieszanka, może to być alpaka, może to być mieszanka właśnie wełny z kaszmirem, wełny z jedwabiem. Może to być wreszcie najdroższa ze wszystkich tkanin, czyli wikunia. Wikunia to taka lama, która żyje w Ameryce Południowej i wełna z jej runa jest no chyba najdroższą tkaniną kosztującą, nie chcę tutaj opowiadać jakichś dziwnych historii, ale zdaje się kilkanaście tysięcy złotych za metr, a potrzeba 3,5 metra, żeby garnitur dwuczęściowy na standardowego mężczyznę uszyć. Także wyobraźcie sobie, że taki dobrej klasy garnitur, czy dobrego krawca może spokojnie kosztować tyle, co nie najgorszy samochód. Także jak widzicie, jest o czym mówić i ta gradacja też jest bardzo wielka. Pamiętam jakiś czas temu otrzymałem kilka komentarzy, w których zarzucano mi, że chyba jestem niespełna rozumu, nazywając zegarek Seiko Turtle, którego recenzję nagrywałem, zegarkiem budżetowym. Oczywiście nie jest to najtańszy zegarek, jaki można kupić, bo można kupić tańsze. Jednak podchodząc do tego bez żadnego zadęcia, obiektywnie, w całej skali rozpiętości cen zegarków ze wszystkimi Vacheronami, Patekami i innymi, no to umówmy się, że Seiko Turtle to jest zegarek, który tak naprawdę skalę tę otwiera, choć znaleźć pewnie można setki zegarków tańszych lub nieco tańszych. No ale tak to mniej więcej wygląda. Zatem, moi drodzy, pierwszym wyróżnikiem garnitury jest oczywiście tkanina i pomimo, że rzuciłem tutaj kilkoma takimi dziarsko brzmiącymi nazwami tkanin, to wcale nie oznacza, że tkaniny te będą wyróżniać się bardzo mocno wizualnie. Trzeba posiadać pewną wiedzę na temat tkanin i tak naprawdę jakość tkaniny jest najłatwiejsza do wyczucia i do zbadania w tak zwanym chwycie. Chwyt tkaniny to nic innego jak to odczucie,
które mam między palcami, kiedy tkaninę dotykam. Zresztą po ostatnim filmie ktoś nawet zostawił taki komentarz, w którym mówił, czy na stole jest moja marynarka. No i odpisałem, że jak najbardziej, a w zasadzie nic bardziej trafnego, ponieważ ten oto obrus jest kuponem czystego kaszmiru marki Skabal, który jak najbardziej nadaje się na uszycie marynarki sportowej, a ja chcąc dodać atmosferze mojego salonu, bo moi drodzy, ja tu nagrywam na stole, taka prawda, chcąc dodać tej atmosfery, pozwoliłem sobie tutaj rozłożyć kupon takiej właśnie tkaniny i muszę powiedzieć, że dopiero teraz zdałem sobie sprawę, jak przyjemnie nagrywa mi się te odcinki, bo właśnie w chwycie kaszmir nie ma sobie równych. Tkanina bardzo delikatna, bardzo łatwa do zniszczenia, ale również przemiła w dotyku i to właśnie jest cechą tkanin wysokiej klasy, które bardzo często najbardziej odczuwa noszący, a nie jego otoczenie, w czym też jest zawarte bardzo dużo tego understatement, tego niedopowiedzenia, tego niewypowiedzianego charakteru elegancji. Więc tak to wygląda. Wracając jednak na takie poziomy bardziej ogólne, czy może trochę niższe rejestry elegancji, garnitur, który ma być garniturem przyzwoitym, musi być wykonany z wełny. I taka wełna to również tkanina, która ma wiele różnych parametrów i wiele różnych, że tak powiem, możliwości pochodzenia. No i jest tak, że marki, tutaj dla kontrastu i nawet w pewien sposób ironicznie i przewrotnie, bo marki projektanckie, marki z tymi znanymi nazwami na metkach, wszytych wewnątrz garniturów, najczęściej szyją garnitury z mieszanek z włóknami sztucznymi. Drugim takim poziomem garniturowym jest to, że garnitur wykonany jest z wełny jakiejś, no i wtedy mamy przynajmniej gwarancję, ok, jest to tkanina naturalna, tkanina, która będzie oddychać, tkanina, którą można bez problemu odprasować, tkanina, która może się odwiesić i tak dalej, więc jest to jakaś zaleta, no ale uważam, że taką, jakby to najładniej powiedzieć, najwyższą półką średnią, bo we wszystkich garniturach na miarę pochodzenie tkaniny zawsze jest podawane, ale taką najwyższą półką średnią jest właśnie taka półka garniturowa, która podaje pochodzenie tkaniny, podaje producenta, która mówi o tym, ok, to jest garnitur, przynajmniej kraj pochodzenia niech będzie, to jest garnitur z wełny włoskiej, albo to jest garnitur z wełny włoskiej, która pochodzi na przykład z Talia di Delfino, z Vitale Barberi, z Canonico, z Zinone, z Reda i tak dalej, i tak dalej. Także tych, albo na przykład z takiej półki już bardzo wysokiej WRTW, z możliwości szycia, z której ja szczycę się i cieszę się, że Miller Mensor ma garnitury właśnie z tkanin tego producenta, czyli oczywiście mówię tutaj o tkaninach Loro Piana. Także też jest to pewnego rodzaju wyznacznik, który mówi, ok, to jest garnitur z jakiejś półki, producent nie tylko podaje skład tkaniny, do którego jest zobowiązany, ale podaje także pochodzenie tej tkaniny, a czasem nawet producenta tej tkaniny, co wskazuje na transparentność produkcji, na chęć podkreślenia jakości ubrania, jak jest wytwarzane. Także w ten sposób to wygląda. No i tutaj nie sposób zapomnieć o tym, że garnitur z wełny ma oczywiście szereg zalet, które zresztą już wymieniłem, czyli mówię tutaj oczywiście o przepuszczalność powietrza, o bardzo dobre właściwości termiczne, o tym, że wełna jest tkaniną bardzo stabilną, także jest dosyć odporna na wszelkiego rodzaju naciski, naciągnięcia, wypchnięcia, oczywiście zależy to od gramatury. No i też wełna może być, zależnie jaka, ale może być bardzo, bardzo przyjemna w dotyku, zależy to oczywiście od splotu i tak dalej, ale o tym może powiemy sobie jeszcze kiedyś. Myślę tak sobie czasem, bo nie wiem, czy mówię dzisiaj szybciej, czy znowu będą mnie przyspieszać, czy nie będą, ale jest mi dzisiaj łatwo mówić, ponieważ mówię to cały czas, co mówię, bo rozmawiam o tym codziennie, tak jak już powiedziałem. Natomiast no tak to już jest, że różne tkanie dają po prostu wielką przyjemność znoszenia i wyobrażam sobie i rozumiem, że czasem dla osób, które nie miały jeszcze styczności z żadnymi tkaninami, jest to wiedza wręcz abstrakcyjna, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że obcowanie z tkaninami tego typu po prostu no, zmienia postrzeganie garniturów i nagle sprawia, że garnitury stają się przyjemne do noszenia, a nie stają się nieprzyjemnym obowiązkiem. Wrócę jeszcze do poprzedniej myśli, w której chciałem powiedzieć, że tak to już jest, że tych tematów związanych z klasyczną elegancją i z życiem współczesnego faceta jest tyle, że muszę Wam powiedzieć, że no tutaj mój kanał chyba będzie trwał i trwał i trwał i trwał, ponieważ nie wiem ile dziesiąt czy nawet set odcinków musiałbym jeszcze nagrać, żeby powiedzieć Wam to wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć. I choć brzmi to trochę butnie, to mam nadzieję, że przekroczyliśmy już 50 odcinków tej nowej serii od marca i mam nadzieję, że
że tak powiem, nie są to puste słowa z mojej strony, tylko że za tymi słowami ja zawsze podkreślam to, co mówią Amerykanie, to jest jedna z moich dewiz życiowych. Talk is cheap. Słowa przychodzą łatwo. Powiedzieć można wszystko. Natomiast ja chciałbym, żeby, powiem to może tak, jak mówi to w sposób bardzo butny, mój, chyba tak powiem, mój sobowtór, ponieważ ja jestem starszy, więc to on jest podobny do mnie, a mówię, nie wiem czy oczywiście, ale chyba dla wielu oczywiście, bo dostaję dziesiątki, jeśli nie setki komentarzy o tym, że wyglądam jak mój irlandzki kuzyn Conor McGregor, któremu zresztą będę kibicował 6 października podczas bitwy z Habibem Nurmagomedowem, a kibicować mu będę nie dlatego, że lubię jego styl wypowiedzi, komunikacji, bo tego akurat nie lubię za bardzo, ale lubię wielkie marzenia, a jego historia, gdyby wygrał z Habibem, byłaby historią wielką. Także chciałbym tę historię obejrzeć, ale oczywiście szanuję Habiba. Jak wiecie, ja wywodzę się ze sportów chwytanych, no nie tylko, bo trenowałem 5 lat kickboxing też, ale w tej chwili trenuję brazylijskie jiu-jitsu. Jest to sztuka walki, która no, najbardziej urzekła mnie ze wszystkich, z którymi w życiu miałem styczność. Także no tutaj Habib oczywiście to jest sambo, zapasy, ale no jednak jest to w jakiś sposób zbliżone, więc też podziwiam jego styl, no i podoba mi się na pewno. Nie wiem dlaczego mówię o MMA w odcinku o garniturach, ale tak to jakoś zeszło. W każdym razie chciałem nawiązać do cytatu Conora McGregora, oczywiście luźnego cytatu, bo nie uczę się ich na pamięć, ale on powiedział właśnie, nawiązując do talk is cheap, że wszyscy mówią I talk and I talk and I talk, but I walk and I walk and I walk. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! I tak to, moi drodzy, jest, że ja też dużo opowiadam i dużo obiecuję, ale przynajmniej staram się wszystko to, co... Nie, brzydko powiedziałem, nie przynajmniej. Wszystko to, co obiecuję, wykonuję. Nie zawsze mi się udaje, bo jestem tylko człowiekiem, więc czasem zdarza mi się powiedzieć, że nagram 3 odcinki, a nagram 2, a może opublikuję jutro, albo opublikuję pojutrze, ale mam nadzieję, że to jesteście w stanie mi wybaczyć. A ja znowu się rozgadałem, więc przechodzę do następnego elementu, który wyróżnia dobry garnitur, moi drodzy, a natychmiast po tkaninie, o której głęboko wierzę, że jest ona fundamentem dobrego garnituru, natychmiast po niej idą proporcje. Istnieją takie elementy garnituru, które powinny współgrać i harmonizować z ciałem osoby noszącej i tych elementów garnituru przeskoczyć się absolutnie nie da. Oczywiście w tym wypadku dużo łatwiej i dużo lepiej mają osoby, które są osobami proporcjonalnymi, które mają tak zwaną sylwetkę manekinową, sylwetkę, która doskonale pasuje do rozmiarów proponowanych przez producentów. Natomiast osoby, które mają sylwetkę niestandardową lub bardzo niestandardową. Niestandardową można rozumieć przez bardzo szczupłą, przez atletyczną, czyli na przykład duża różnica między obwodem klatki a talią, przez sylwetkę, nazwijmy to po prostu dużą, czyli sylwetkę pełnych kształtów, sylwetkę dużych obwodów. Pięknie to ująłem, prawda? Oraz tutaj już największa trudność dla krawca, ekstremum skali, czyli sylwetkę dotkniętą jakimiś formami aberracji postawy. Czy może to być na przykład skolioza, bardzo duża lordoza, wyraźnie niższe ramię i tego typu rzeczy. To są już takie cechy fizjonomii, które niestety, ale obejść może wyłącznie krawiec, szyjąc garnitur bespoke w pełni miarowy. Także tak to niestety wygląda, ale jeśli ktoś ma, a większość osób oczywiście ma tę sylwetkę manekinową, no to wtedy tymi proporcjami w dobrej marce garniturowej aż tak bardzo martwić się nie musi. Natomiast dobre proporcje to takie, w których marynarka dzieli sylwetkę albo przykrywa pośladki, albo dzieli sylwetkę na dwie równe połowy, w których spodnie sięgają butów, łamią się nad nimi tylko jeden raz, w którym harmonizują klapy marynarki, punkt środkowy. Jest odpowiednio wybrana talia, odpowiednio wąskie rękawy, które gwarantują okna między korpusem a ramionami i tego typu rzeczy. Także ta harmonia proporcji, o których mógłbym nagrać 4 albo 5 albo 9 odcinków, bo są to niuanse tak ważne, ale także tak drobne, jest tutaj bardzo istotna, no i warto szukać takich producentów garniturów, którzy harmonię tę gwarantują. Dobrze, moi drodzy, ale jeśli byłaby taka jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę maksymalnie, to bez wątpienia byłby to punkt środkowy. I mamy taki problem, że większość producentów ubrań konfekcyjnych, czyli ubrań z wieszaka, czyli ubrań z haka, czyli ubrań RTW, czyli ready to wear po damsku, po francusku, prêt-à-porter,
Niestety mają taką przypadłość, że lubią sobie ten punkt środkowy, czyli górny guzik garnituru, który powinien znajdować się mniej więcej 2 cm nad talią, czyli w okolicy ostatnich luźnych żeber. Lubią sobie go dać tak tutaj za wysoko i wtedy niestety, ale ten garnitur ma taką tendencję, że nie wygląda. No i taki niewyględny garnitur niestety radości nam zbyt dużej nie przyniesie i właśnie dlatego warto jest szukać garniturów ze stosunkowo niskim punktem środkowym, ponieważ one sugerują, że to nie jest garnitur konfekcyjny. Nie wiem dlaczego, naprawdę nie wiem dlaczego wszyscy ci producenci umieszczają ten guzik tak wysoko, ale uważam, że jest to karygodny błąd, który od razu kłuje w oczy i w swojej marce ubrań garniturowych, którą no, promuję, posiadam, na której rozwoju bardzo mi zależy, absolutnie nie umieszczam guzika tak wysoko, jest to jedna z pierwszych rzeczy, na którą w ogóle zwracam uwagę. Oprócz tego, kolejną rzeczą, do której chciałbym przykuć Waszą uwagę, są wyłogi marynarki, czyli znane także jako klapy, czyli albo rewersy. I te wyłogi marynarki, moi drodzy, powinny opiewać mniej więcej na połowę szerokości ramienia. To znaczy, że te wyłogi powinny być szersze niż w większości marynarek dostępnych na rynku. I takie szerokie wyłogi to wyłogi, które gwarantują ten efekt V, czyli sprawiają, że sylwetka ma kształt litery V, sugerując oku kobiety, która poszukuje samca alfa i oku innego mężczyzny, który samca alfa się boi, że nasza talia jest wąska, a nasze barki są szerokie. To właśnie ta litera V, tworzona przez klapy, potęgowana jeszcze przez klapę frakową. Rzadsze rozwiązanie, częstszym rozwiązaniem jest tak zwana klapa otwarta, czyli klapa, która wygląda w ten sposób. Także wyłogi na pewno są bardzo ważne, punkt środkowy, a oprócz tego dla mnie w garniturze bardzo ważne jest też umiejscowienie brustaszy, czyli słowa pochodzącego od języka niemieckiego, brust, pierś i tasze, czyli kieszeń, czyli łatwo się domyślić, kieszeń piersiowa. Bardzo lubię, kiedy kieszeń piersiowa ma kontakt z właśnie wyłogiem, czyli jest pod nim lekko schowana, dodaje to dynamiki i kieszeń piersiowa powinna być także umiejscowiona pod kątem, a nie często się to zdarza, okropnie wygląda, nie umieszczona poziomo, emigrując gdzieś tam pod pachę, w ogóle nie kontaktując się z klapą, umieszczona skośnie przy klapie, daje to, amplifikuje to tę sylwetkę V, daje ten efekt dynamiki, daje efekt mocnych, dramatycznych linii garnituru, które sprawiają, że nasz korpus wygląda lepiej, nawet kiedy bez tej marynarki lepiej wcale nie wygląda, a takie sytuacje zdarzają się bardzo często i w tym momencie warto według mnie odwołać się do odcinka, który nagrałem już jakiś czas temu, 5 powodów, dla których warto jest nosić marynarkę. Tam mówię o tym, jak marynarka może korzystnie wpłynąć na sylwetkę mężczyzn. No dobrze, moi drodzy, powiedziałem Wam już sporo o tych elementach makroskopowych garnituru, o tych elementach, które no, stanowią jego fundament, stanowią jego filary, które widać gołym okiem z daleka. Teraz kilka słów o tych elementach bardziej, że tak powiem, ukrytych, o tych elementach, które stanowią szczegóły, ale jak wiadomo, details matter, czyli szczegóły robią różnicę i to po tych szczegółach rozpoznaje się, czy noszący garnitur inwestował w niego mocno, czy nie aż tak mocno. Zatem, moi drodzy, jednym z takich ukrytych miejsc, jednym z takich miejsc tajnych, na które niektóre osoby nawet nie wiedzą, że należy patrzeć, a niektórzy producenci o zgrozo, i tu od razu powiem szczerze, że to straszna wiocha, więc jeśli zdarzyłoby się Wam mieć taki garnitur, to należy po prostu biec do jakiegoś krawca i poprosić: panie, przetnij mi to, oprzyj, żebym miał dziurkę. Mówię oczywiście o butonierce. Butonierka od angielskiego słowa button, czy francuskiego słowa bouton, to nic innego jak dziurka w klapie marynarki, która znajduje się tutaj, która kiedyś służyła do tego, aby garnitur zapinać pod szyję. No i teraz tak, butonierka w dobrym garniturze to butonierka, która po pierwsze jest rozcięta, więc niezależnie od tego, czy jest to garnitur konfekcyjny, czy garnitur szyty na miarę, jego butonierka powinna być rozcięta, a na odwrotnej stronie klapy powinna znajdować się pętelka, która to służy do noszenia goździka w klapie marynarki. Czy będziecie nosić goździk marynarki w klapie? Tego nie wiadomo, ale możecie. I to właśnie daje Wam garnitur. No i tutaj takim elementem garnituru, który właśnie służy rozpoznaniu jego jakości, dla wielu osób jest butonierka, ponieważ butonierka we wszystkich garniturach w pełni miarowych garniturach bespoke jest taką
dziurką, która jest obszyta ręcznie. I to ręczne obszycie bardzo łatwo rozpoznać. Ja akurat mam na sobie garnitur MTM, w którym obszycie butonierki jest maszynowe, ale we wszystkich garniturach bespoke, które szyjemy w mojej pracowni, obszycie butonierki i wszystkich dziurek w makietach oczywiście jest obszyciem ręcznym. Nie każdy krawiec i nie każda krawcowa potrafi pięknie obszyć dziurkę w marynarce, już nie mówiąc o butonierce, którą obszywa się z najwyższą starannością. Robią to tylko osoby, które przejawiają właśnie takie predyspozycje cierpliwości i dokładności. No i jest to oczywiście dosyć skomplikowana czynność, choć pozornie jest po prostu obszyciem dziurki na nieważną częścią garnituru. Ale zwróćcie uwagę, ten element garnituru znajduje się blisko twarzy, jest bardzo widoczny i to jednym rzutem oka, tak samo jak jednym rzutem oka na zegarek, można rozpoznać czy określić w jakiś sposób pochodzenie garnituru. I bez wątpienia jest to taka rzecz, na którą ludzie zwracają uwagę, oceniając swoich rozmówców. Niestety tak to jest, że mówimy, nie szata zdobi człowieka, ale mówimy też, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz i takie elementy jak garnitur, dobór krawata, sposób jego wiązania, zegarek, oczywiście jego wartość, to są elementy, które budują to pierwsze wrażenie, niezależnie od tego, jak źle to brzmi i jak niesprawiedliwe to jest. Także moim zdaniem warto te elementy po prostu do siebie dopuścić, a nie negować je. No i też wydaje mi się, że szczerość wymaga mówienia tego w taki sposób, jaki uważam. A uważam, że właśnie tak jest, choć wiem dobrze już z doświadczenia, że w internecie nie za dobrze jest takie rzeczy mówić, jakie właśnie powiedziałem, ale mam nadzieję, że będziecie w stanie mi to wybaczyć. Dobrze, moi drodzy, poprawię jeszcze poszetkę, o noszeniu poszetki w sposób złożenia TV Fold i tajemnicach z tym związanych. Wspominałem w odcinku programu W Punkt na moim kanale, który też możecie odnaleźć, noszenie białej poszetki, TV Fold i Mountain Fold, dwa rodzaje złożeń. Jeśli macie ochotę, koniecznie rzućcie okiem. No dobrze, moi drodzy, i druga sprawa w takim garniturze, też związana z dziurkami, to tak jak już wspomniałem, mankiety. W mankietach dobrego garnituru powinny być działające dziurki. Te działające dziurki w zasadzie one historycznie wywodzą się od tego, że w garniturach chirurgów można było podwinąć rękaw, aby przystąpić do operacji, kiedy jeszcze sale operacyjne nie były sterylne oraz kiedy nie nosiło się fartuchów. Natomiast muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że cieszę się, że nie żyję w tych czasach, ponieważ zdecydowanie wolę, żeby operował, znaczy najbardziej to chciałbym, żeby nikt mnie nie operował, ale jeśli już będzie taka konieczność, to wolałbym, żeby robił to chirurg w warunkach sterylnych, ponieważ wydaje mi się, że ten procent przeżywalności na tych operacjach jest nieco wyższy, niezależnie od tego, jak dobry lub niedobry garnitur taki chirurg nosić może. Dobra, moi drodzy, no i kolejnym, ale w ogóle to może jeszcze słowo o tych mankietach. Jak zwykle ten odcinek mi się przedłuża, powinienem kończyć już teraz, ale ja tutaj jeszcze mam kilka rzeczy do powiedzenia. Więc moi drodzy, z tymi mankietami to jest tak, że te rozcięte dziurki, one świadczą o pewnego rodzaju decyzjach, które podjęła osoba nosząca, ponieważ rozcięta dziurka w garniturze oznacza, że długości rękawa w zasadzie nie można już zmieniać. Można tu jeszcze manewrować na tym centymetrze czy półtora centymetra, ale to jest wszystko. Dalej mam już rozciętą dziurkę, rękawa nie mogę skracać, więc niezależnie, czyli może powiem tak, że jeszcze 10 czy 15 lat temu rozcięte dziurki w mankietach oznaczały, że garnitur pochodzi od krawca, że jego rękaw ustalono tak, aby wystawał lub nie mankiet koszuli, jego długość uznano za ostateczną i wykończono go rozcinając dziurki. Natomiast dzisiaj wielu producentów ubrań konfekcyjnych w dążeniu do upodobnienia swoich garniturów do ubrań tej najwyższej półki ubrań sztychmiarowo rozcina dziurki w mankietach, ale wtedy noszący musi liczyć się z koniecznością przeróbki, ponieważ jeśli okaże się, że długość jego ramienia nie licuje z długością ramienia marynarki, która z reguły będzie dłuższa, bo my producenci wiemy, że te rękawy muszą być trochę dłuższe, bo z dłuższego można skrócić, wydłużać z krótszego jest dużo gorzej. Wtedy konieczne jest skrócenie rękawa górą, czyli wyprucie go, rozłożenie na płasko, przekrojenie i ręczne szycie jeszcze raz. Jest to no chyba najbardziej kosztowna ze wszystkich przeróbek, ale i tak nieporównywalnie tańsze niż użycie garnitur na miarę, więc przerobienie garnituru konfekcyjnego jest jak najbardziej możliwe i ustalenie długości jego rękawa też jest możliwe. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o mankiety. A jeszcze jeden element, o którym chciałem powiedzieć, już ostatni, to oczywiście guziki garnituru w wysokiej klasy garniturze. Guziki te powinny być guzikami, które,
które niosą ze sobą jakiś prestiż i według mnie guziki prestiżowe to oczywiście guziki przede wszystkim, taka branżowa nazwa to jest MOP, oznacza to Mother of Pearl, czyli są to guziki perłowe, które rozpoznać można po tym, że już przy dotknięciu, oczywiście one mają temperaturę pokojową, ale sprawiają wrażenie, że są zimne, tak jak metal, jakby na przykład chwycić jakieś sztućce albo coś takiego. Więc to są na pewno prestiżowe guziki. Prestiżowe guziki to także guziki z rogu bawolego, wspaniałe guziki, guziki z orzecha korozo, też wspaniałe guziki, guziki mosiężne, guziki stalowe, ale też zdarzyło mi się widzieć wiele przepięknych guzików poliestrowych. Oczywiście nie mówię tutaj o takich jakichś tandetnych, siermiężnych, topornych guzikach jednokolorowych. Istnieją takie guziki poliestrowe, które swoimi odcieniami i swoim melanżem kolorów sprawiają wrażenie atrakcyjnych dla oka, no i w zasadzie niemożliwych do rozpoznania od guzików naturalnych, więc w tym wypadku w niektórych miejscach jestem gotów takie guziki zaakceptować, choć nie ukrywam, że nie stosuję takich guzików w swoich ubraniach. Dobrze, moi drodzy, tak to wygląda, jeśli chodzi o cechy garnituru, ale powiedziawszy to wszystko, muszę powiedzieć Wam coś jeszcze. Otóż, moi drodzy, jak wspaniały nie byłby garnitur, który kupicie. Niezależnie od tego, czy jest to garnitur ready to wear, czy jest to garnitur MTM, czyli made to measure, czy jest to garnitur bespoke, czyli spoken of before, omówiony z krawcem, uszyty w pełni miarowo, to garnitur ten nie zagra dla Was żadnej korzystnej melodii, jeśli Wy nie nauczycie się instrukcji obsługi tego ubrania. Nic na świecie nie jest ważniejsze dla elegancji niż zasada królowej Elżbiety II, czyli dress for the occasion. Ubieraj się stosownie do okazji, na którą się ubieram. Zatem trzeba pamiętać, że garnitur, na przykład takie ubranie jak moje dzisiaj, schludny, prosty zestaw garniturowy z kilkoma kruczkami i triczkami. Jednym z nich jest na przykład krawat typu Sevenfold. Wspominałem już parę razy o krawatach typu Sevenfold. To jest taka, można powiedzieć, krawatowa ekstra klasa. Ach, te dygresje moje, nie? Jeszcze guzik mnie powstrzymał. Tak, zawsze tak jest, kiedy robię w odcinku coś, czego nie planowałem. Moi stali widzowie to już wiedzą, że zawsze coś się wali i tutaj guzik mnie powstrzymuje, ale zaraz go, mam nadzieję, rozepnę, żeby dostać się do środka krawata. Okej, mam go. Krawat Sevenfold. Oj. Tutaj akurat z monogramem. To taki krawat, który w środku składa się po prostu z siedmiokrotnie złożonego jedwabiu. W tym wypadku jest to jedwab drukowany, więc dosyć delikatny, więc ta duża ilość tkaniny w środku nie przeszkadza w tym, żeby krawat wiązał się dobrze. Zatem jest to zestaw, który jest zestawem prostym, zestawem łagodnym, nie bardzo kontrowersyjnym. Dla niektórych facetów może za mocna byłaby lekko różowa koszula, czy nie wszyscy są w stanie, czy są chętnie zaakceptować te frakowe klapy. Natomiast poza tym jest to zestaw stonowany, ale jest to zestaw, który nadaje się oczywiście na sytuacje formalne, czyli takie sytuacje jak spotkanie biznesowe, jak na przykład bycie gościem na ślubie, choć tu pewnie zamieniłbym koszulę na białą, jak na przykład jakieś, nie wiem, chrzest, komunia, urodziny, tego typu rzeczy. Także to jest ubranie, które jest do tego stosowne. Gdybym szedł tak na grilla do znajomych, chociaż to całkiem niezłe ubrania, sam o sobie musiałbym powiedzieć, że po prostu wyglądam jak pajac, niestosownie. Chociaż trzeba pamiętać, że tutaj najłatwiej jest użyć takich angielskich słów, no przykro mi, że za zapożyczenia, ale zawsze lepiej jest przyjść overdressed, czyli ubranym formalnie niż trzeba, niż underdressed, bo wolę już przyjść na grilla w garniturze, zdjąć marynarkę, rozwiązać krawat, odpiąć guzik, niż przyjść na jakieś formalne spotkanie w shortach, w latarnie morskie, japonkach i t-shircie z kołem ratunkowym lub kotwicą. Choć to chętnie nosiłbym gdzieś na marinie na wakacjach żeglując. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, moi drodzy, tyle w temacie dobrego garnituru. Mam nadzieję, że teraz wiecie już, jak taki dobry garnitur rozpoznać. A ja na sam koniec odcinka chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że nawiązałem do tego już kilka razy, ale osobiście jestem naprawdę dumny, że dzięki wieloletniej pracy i skupieniu się nad tym właśnie, aby garnitur konfekcyjny Miller Mensur był garniturem, który aspiruje do tego grona garniturów elitarnych, który ma te wszystkie wyróżniki, ma tkaninę, ma niski punkt środkowy, szerokie klapy, skośną brustaszę, ma płytką pachę, ma okno między korpusem a ramieniem, ma wąskie spodnie, ma odpowiednią długość, ma wspaniałą selekcję tkanin brytyjskich i włoskich najbardziej znanych projektantów, to garnitur, który udaje mi się z powodzeniem oferować już
tysiącom mężczyzn w Polsce w doskonałym stosunku jakości do ceny i cenie, która jest dalece niższa niż myślicie. Nie kupilibyście za to nawet kilkunastu centymetrów wikuni do uszycia garnituru. Zatem, jeśli temat garnituru Miller Menswear, czy w ogóle garnitur was zainteresował i chcielibyście wyglądać w swoich garniturach naprawdę dobrze, naprawdę elegancko, w zgodzie z klasycznymi zasadami i normami elegancji, zachęcam was do tego, abyście znaleźli link pod wideo. Przy okazji możecie mnie oczywiście zasubskrybować i wcisnąć dzwoneczek, ale zajrzyjcie także do naszej strony garniturowej, w której to obejrzycie najnowszą kolekcję garniturów Miller Menswear w bardzo atrakcyjnych cenach, która może was przyciągnąć i może zainteresować was właśnie klasyczną męską elegancją. Moi drodzy, muszę powiedzieć wam, że jest mi niezwykle miło, kiedy to w kontaktach z wami, które przez wzrost popularności mojego kanału są coraz liczniejsze, dowiaduję się, że to, co mam do powiedzenia w odcinkach, ma realny wpływ na wasze życie. Jest już bardzo wiele osób, które zaczęły nosić ubrania Miller Menswear, które skorzystały z wielu rad, których udzieliłem w rozmaitych odcinkach. Dzisiaj na przykład dostałem przemiłą wiadomość dotyczącą tego, że po nakręceniu mojego odcinka o opaleniu cygar dla osób początkujących, jeden z panów młodych, który akurat miał wesele, poczęstowany cygarem, doskonale wiedział, co robić i czuł się jak ryba w wodzie, co sprawiło mi oczywiście dużą radość, bo pokazuje, że efektem mojej pracy, czy może powiedzieć efektem tego, że wkładam pracę w takie medium, jakim jest YouTube, jest to, że mogę w sposób bezpośredni oddziaływać na wasze życie, oczywiście pozytywnie, oczywiście w sposób, który mam nadzieję popycha was do rozwoju, tak samo jak i popycha mnie, ponieważ rzeczy, o których mówię do was, to rzeczy, których sam nauczyłem się, wyrwałem je od życia, ponieważ motywowała mnie i napędzała do tego ciekawość. Zatem, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za kolejny wspólny odcinek. Znowu go trochę przeciągnąłem, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Muszę powiedzieć, że w tej tendencji zróbmy krótki filmik, bardzo dynamiczny, 48 razy sieknięty, w którym mówię maksymalnie 4 wyrazy w zdaniu. Nakręcimy go jak teledysk i będzie w nim 3 najważniejsze fakty w 3 podpunktach, jak w prezentacji PowerPoincie. Ja nagrywam odcinki po pół godziny i więcej, a i tak są ludzie, którzy chcą je oglądać, którzy są tu ze mną, którzy, wiem, bo piszecie to do mnie, oglądają od deski do deski, od pierwszej do ostatniej minuty. I dla mnie to jest siła, to jest wielkie, to mnie napędza, to mnie motywuje. Uważam, że w tym wypadku jest to wspaniała sytuacja, która pozwala nam nawiązać taki dialog, który jest dialogiem mocnym, silnym, który jest taką relacją, która jest przyjemna zarówno dla was, jak i dla mnie. I za to bardzo wam dziękuję. Nie przedłużając już więcej, żegnam się tradycyjnie. Wielkie dzięki i do zobaczenia!